Dzień dobry Wam wszystkim w niedzielę słoneczną, piękną. Dzień lotu. Kochani, chciałabym Wam opowiedzieć dzisiaj taką śmieszną anegdotkę, która miała miejsce na Facebooku po opublikowaniu przeze mnie zdjęcia pewnego gołąbka. Zaraz Wam powiem, o którego gołębia chodzi. Usłyszałam, właściwie przeczytałam w komentarzach, że jest to... Jakby to powiedzieć? Czekajcie, jak oni go nazwali? Aha, że jest to krzyżówka z jastrzębiem, z sową, z garłaczem, tudzież z grzywaczem. A właśnie, to jest ten gołąbek tutaj. Wcale nie chce nam się pokazać. Ej, nie bij go. No i masz, poszedł sobie na wolierę. Czekajcie, zobaczymy. I tutaj taka śmieszna historia, bo okazuje się, że zdjęcie zrobione z takiej czy innej perspektywy powoduje, że ludzie zaczynają myśleć, że nie wiem, co jest na tym zdjęciu, a to ma za długi ogon, w ogóle jest ogólnie za długi, skrzyżowałam go z dzikim gołębiem, grzywaczem. No i w ogóle cuda nie widzę, także chciałabym Wam powiedzieć, że absolutnie jest to nieprawda, bo gołąbek, o którym mówimy, jest to gołąbek ze świetnym pochodzeniem. Jego ojcem jest lotnik, który został zakupiony od Roberta Henkla do rozpłodu, który też ma świetne osiągnięcia, zarówno on, jak i jego rodzice, także ze strony ojca i tutaj linia cała dziadków. Gołębie naprawdę świetne, które coś już osiągnęły i to wcale nie mało, natomiast no po prostu było to dla mnie naprawdę śmieszne. Tutaj mamy właśnie ojca tego gołąbka wspomnianego, on w tej chwili jest sparowany z samicą od pana Adama Braszki, również piękną, z linii opali, naprawdę myślę, spodziewamy się tutaj świetnej pary i świetnych młodych. No a sam nasz agent zniknął, nie wiem, może on chce być nadal uważany przez znawców za krzyżówkę Bóg wie z czym. Tak więc do czego zmierzam? Chciałabym Wam powiedzieć, że grupy facebookowe mają to do siebie, że są tam naprawdę fajni ludzie. Są ludzie, którzy znają się na gołębiach, którzy znają się na zdrowiu tych gołębi, od których można zasięgnąć naprawdę świetnej rady, ale są też tacy, jest dzięki Bogu garstka tylko, takich, którzy no, chcą zabłysnąć, nie mają pojęcia, o czym mówią i o co chodzi, ale są, że tak powiem, na tyle mądrzy, że właśnie tego typu teksty potrafią skierować do nas, hodowców, do ludzi, którzy gołębie hodują i nie krzyżują ich z garłaczami, z jakimiś tam, nie wiem, dzikimi gołębiami, czy tudzież, tak jak jeden z panów wspomniał, nawet z jastrzębiem. Tu Wam pokazuję młodziaki z różnych gniazd, kolorowe. Gotowe do boju, bo ten tutaj to jest artysta, który ciągle mnie dziobie. Z tyłu jego brat, ewentualnie siostra, nie wiem. Tutaj mamy samiczkę piękną, opala. Wysiaduje sobie jajeczka. No śliczna jesteś. Co my tutaj mamy? Tu mamy takie tam maluchy. Podobne do siebie bardzo. I kolejne maluszki. Kolejną samiczkę, która siedzi sobie i wysiaduje. Tym razem niebieską. Tygryski, mulemansy. Cuda. Wszystko tylko nie garłacze, grzywacze i jastrzębie. Także niestety tutaj nie ma żadnych krzyżówek w tym gołębniku.
kilka młodych na sprzedaż. Przepraszam za tą szufelkę i też pachelki, ale akurat skończyłam sprzątać, że mam telefon pod ręką i chwilę czasu, no to postanowiłam Wam właśnie tą anegdotkę opowiedzieć. Także jeśli Was to spotka, głupie komentarze, kompletnie nic nie wnoszące do dyskusji, to się kurczę nie przejmujcie, bo człowiek dostałby po prostu na głowę, że tak powiem. A moja kadra czeka na jedzenie. Moja kadra tutaj się niecierpliwi, co niektóre skaczą mi nawet po głowie i po plecach. Bo jeszcze nie dostały śniadania. Tutaj jest też bardzo ciekawy mój gołąbek. On się pięknie mi wybarwia. Jest to jedyny okaz na tym gołębniczku. Jest naprawdę ciekawie ubarwiony. O, nie będziecie mnie pokazywać. Idę sobie. Młody tygrysek. Sultan. Jeden z pierwszych gołębi, od których zaczęła się przygoda moja z gołębiami. Kolorowymi, pocztowymi. Akurat ten gołąbek został zakupiony od pana Grzegorza Śpręgla jako chyba pierwszy albo drugi gołąb. I od niego wszystko się zaczęło. Tutaj jest moja parka również, piękna, śliczna. Młoda się upaćkała, widzę, samiczka. Ale to nic, wykąpią się. Na razie są w trakcie parowania i myślę, że już dziś lub jutro będę mogła je wypuścić. Tutaj jest też piękny mój młodziak, który się również sparował. Tutaj sobie jajeczka zniosła nasza samiczka. Tutaj są chyba najmłodsze dzieci. Takie o maluchy. Taki jesteśmy maluchy. I co my tutaj jeszcze mamy? Tu mamy maleństwa. Tak Wam przy okazji oczywiście wszystko pokażę, nie? Takie. No i tutaj młode. O. Takie. Takie fajne maluchy. Też bardzo ciekawe, to są gołąbki po opalu i po białej samicy. Wróć, po sułtanie, właśnie po tym sułtanie, o. I po białej samicy. Samica akurat poleciała. No i też tutaj wychodzą cuda różne wianki. Proszę, młoda kadra. Samiczka się kręci, chce iść do swojego gniazdka. Młode tygryski. Na zdjęciu też pokazywałam tygrysa, który tak śmiesznie się wypierza, że z jednej strony, jak się na niego patrzy, jest czarny, a z drugiej ma już białe pióra w skrzydłach. Wygląda to dla mnie przynajmniej fajnie, efektownie. No i póki co. No jest to ciekawa sytuacja, kiedy ma z jednej strony tak, a z drugiej strony tak. Właśnie się rozglądam, gdzie on jest. Ten nasz młodziak, o którym mówię. Pokaż się, kochany. To nie ty. To jest akurat młody tygrys od Roberta Henkla. No a nasz mozaikowy, tymczasowa mozaika, gdzieś się zapodziała. Dobra, już zaraz zostaniecie jeść. Moment. Popatrzmy, gdzie ta nasza mozaika. No nie wiem, gdzieś nam zwiał paniaczek. Popatrzymy. No hej, przepraszam. No nie, no po prostu świeci słońce i sama nic nie widzę. Nie wiem, co wy widzicie. Mam nadzieję, że trochę widzicie. Mm.
No i to tyle. Ciekawostkę wam opowiedziałam, to co chciałam powiedziałam. Teraz czas już chyba dać dzieciakom jeść, bo się naprawdę niecierpliwią. Strasznie się niecierpliwią te moje asiory. A kuku? Cudaczku mój. Oczywiście, jak najbardziej. Zapraszam do polubienia tego kanału, do subskrypcji. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się oczywiście podoba. Będę zobowiązana, gołąbki się ucieszą. Tak? Prawdę mówię? Prawdę mówię. No i trzymajcie się ciepło. Życzę wam powodzenia, dobry lot na dzisiaj. Wiem, że dzisiaj większość, zdecydowana większość leci. U nas też 550 km. Za chwilę pozwolę sobie usiąść z mężem i pooglądać, popatrzeć, jak wracają jego asy z tego właśnie lotu. Także dobry lot, koledzy, koleżanki. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej niedzieli.